Halickiego. Jak mnie Halicki przesłuchiwał i nie dowiedział się ode mnie, czego chciał, wsadzili mnie do karca. Stałam w wodzie trochę poniżej kolan. W piwnicy wprawdzie, ale okno wybite. Koiec zamurowany w piwnicy, woda. Ja tylko w sweterku i sukieneczce i w bamboszach na nogach. Woda na łydkach mi obmarzała. Jakby mnie zamknęli, napuścili zimnej, naturalnie wody. To była godzina 6-7, już było chyba po kolacji. Myślę sobie, nic, tylko zamarznę. Wprawdzie mogłam się wdrapać na murek, ale jeszcze gorzej, bo mi strasznie wiało w plecy z tego okna, bo nie było szyby, a było 20 stopni mrozu. O godzinie 12 było dwóch strażników. Wszystkie cele były pozamykane i wejściowe drzwi pozamykane. Przyszło do mnie dwóch strażników. Wypuścili wodę, wzięli mnie do siebie, do dyżurki. Przenieśli mi buty, palto i dali mi się napić gorącej kawy. Mówię szczerze, uratowali mi życie, bo bym tam zamarzła przez noc. U nich wysuszyłam pończochy. Zmieniłam buty, założyłam mi palto. Jakąś chustkę na głowę czy szalik, nie wiem, co tam miałam. Rano zamknęli mnie z powrotem do tego karca, ale wody było troszeczkę. Przyszedł znowu ten przesłuchujący, znowu było przesłuchanie. Nic to nie dało. Zamknęli mnie do drugiego karca, który był inny. Tam było ciepło, pod schodami. Trochę woda na mnie kapała, trochę słomy na tej ziemi leżało. Nie wiem, czy tam był beton pod spodem. Słoma była spleśniała i woda kapie. To straszna tortura. Ciepło tam było, nie było mrozu, ale straszna tortura. Stanąć nie mogłam, a jak się chciałam wyciągnąć, to się mogłam tylko położyć. Jak się położyłam, to woda kapie w jedno miejsce, rękami się zasłaniałam. Tak siedziałam 3 dni, do Wigilii. Dopiero w Wigilię mnie zwolnili z tego karca. Że ja tam nie zwariowałam, to cud boski. No i ci strażnicy, że mi nie pozwolili zamarznąć. Witajcie. Specjalny odcinek, zbliża się 1 marca, Święto Żołnierzy Wyklętych, dlatego zabieram was dzisiaj troszkę inną wycieczkę do miejsca martyrologii, które jedno jest na Pradze, na ulicy Strzeleckiej 8, a drugie jest blisko nas, Villa Jasny Dom na Włochach, tuż obok dworca PKP z tego. Te dwa miejsca chcę wam pokazać. Dzisiaj prowadzi nas pracownik IPN-u po Strzeleckiej. Natomiast po willi będzie oprowadzać nas pani prezes Fundacji Willa Jasny Dom, pani Marlena. Dlaczego taki odcinek? Ze względu na serce i to, co rozum podpowiada, że musimy pamiętać o tych, którzy oddawali życie za wolność Polski, którzy są równani dalej z błotem, nazywani są żołnierzami wyklętymi. Zobaczcie. Więc co, wchodzimy. Cóż, nie ma oświetlenia, jesteśmy w piwnicach, jest z nami pan Wojtek Popiel, dobrze mówię, pracownik IPN-u, może przejdźmy do światła, żeby to było lepiej widać, który nas oprowadzi po kazamatach. Ja tutaj byłem gdzieś w okolice 2015 roku, więc to zupełnie inaczej wyglądało. Wojtku, może przybliż nam miejsce, w którym jesteśmy. Jest to dawny areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który znajdował się tutaj w zasadzie już od jesieni 1944 roku, z tym, że wtedy byli tutaj najpierw Sowieci i formalnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego był tutaj od 20 lutego 1945 roku do około października 1948 roku, z tym, że z racji, że wszyscy ci dygnitarze komunistyczni przenosili się w kolejnych latach
to na lewą stronę Warszawy. Centralnym miejscem represji komunistycznych stała się Rakowiecka. Dlatego to miejsce w zasadzie już w 1947-1948 roku nie miało centralnego znaczenia, jeżeli chodzi o represje komunistyczne. Po tych wydarzeniach, czyli po październiku 1948 roku, budynek został zawłaszczony Zygmuntowi Jurskiemu, który był jeszcze przedwojennym ziemianinem, który wybudował jakby ten budynek, i przekazane te mieszkania wraz z piwnicami zostały pracownikom Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jako ciekawostkę mogę tutaj powiedzieć, że na przykład kat z Rakowieckiej Aleksander Drej właśnie tutaj mieszkał z żoną i swoją córką, ja też pamiętam. Natomiast jeżeli cofniemy się jeszcze do tego okresu, kiedy ten budynek był Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego, to te piwnice, które za chwilę pokażemy, a jest ich 25, były zamienione na cele i w nich przetrzymywano ludzi. Zaprosiłbym może do celi numer 11. Co ciekawe, możemy od razu pokazać drzwi. Czyli październik 1948 roku ci komuniści związani z ministerstwem dostają te piwnice, żeby gromadzić sobie różne takie potrzebne do życia rzeczy, ale absolutnie te napisy na drzwiach im nie przeszkadzają. Cela numer 11. Tutaj cela numer 14. Coś to złapię, niestety nie mamy oświetlenia. Ale tutaj możemy podświetlić później jakoś. Dobra, to wejdźmy tutaj. Ta cela numer 11 była także pełniła funkcję karceru suchego. Były na Strzeleckiej dwa karcery, suche i jeden mokry. I tutaj mamy liczne inskrypcje, czyli coś najcenniejszego, co się u nas znajduje, czyli te napisy, imiona, nazwiska, pseudonimy, daty właśnie z tamtego okresu. Słynny, jeżeli ktoś kojarzy, słynny krzyż kapliczka na zdjęciach, to jest to. Tak, prawda? Ale jeszcze są tutaj, myślę, że bardziej wyraziste te krzyże kapliczki. Ale spróbujemy się poratować telefonem, bo jak zwykle ja jestem przygotowany. A tutaj znajduje się inskrypcja działacza Stronnictwa Narodowego Leona Mireckiego. Cała rodzina Mireckich była związana ze Stronnictwem Narodowym i z tamtejszą konspiracją. Leon Mirecki przebywał tutaj w 1945 roku. Później wyszedł na wolność, natomiast dopowiedzieć muszę, że jego brat Adam również był represjonowany. No i niestety jego los potoczył się inaczej, gdyż bodajże w październiku 1952 roku został zamordowany na Rakowieckiej 37. No i można jeszcze dopowiedzieć, że wciąż żyje, ma chyba 106 lat, siostra Leona i Adama Mireckich, pani... Tylko nie pamiętam imienia, to trzeba sprawdzić. Sprawdzimy i kojarzymy panią, bo poznaliśmy ją na festiwalu Żołnierzy Wyklętych, tym filmowym, który odbywa się w Gdyni. Więc wiemy, o kogo chodzi. Działaczka narodowa również udziela się czynnie obecnie jeszcze wśród Związku Narodowych Sił Zbrojnych. No, bardzo, bardzo. Zobaczcie, taki przykład. Tak, zobaczcie na drzwi, bo to nie tylko ściany, ale również. Tutaj ja zamknę, może tu jest naprawdę dużo. O, super, Wojtku. Zobaczcie. A to był tak zwany Judasz, prawdopodobnie, tak? Tak, tak, tak. Tak, czyli tak. Wyrzeźbione. Czy wyrzeźbione, ale służył, znaczy no, do tego był wykorzystywany, bo akurat tu nie mieli gdzie patrzeć, zaglądać, to akurat coś takiego. O Jordanie miałem mówić? Tak, tak, na przykład, dobra. No to ciekawostka, przynajmniej jedna z kilku, które tutaj się znajdują. Dopowiem na przykład, że w internecie na YouTubie można obejrzeć film o praskich katowniach pod tytułem W samym środku miasta. Tam występuje żona i córka właśnie Czesława Lisika i wspominają, jak ojciec i mąż opowiadał im, aczkolwiek on za dużo nie chciał mówić, o pobycie na Strzeleckiej 8, ale on później przebywał w innym już więzieniu, nie wiem nawet czy nie na Rakowieckiej, i w każdym razie robił taką po
prostu mówił, że na Rakowieckiej było już zdecydowanie lepiej niż na Strzeleckiej 8. A to dlatego, że tak jak Państwo widzicie, znajdujemy się w takiej piwnicy. Mamy miesiąc luty, czyli jest zimno. Nie było tu żadnego oświetlenia, tak jak mamy teraz. Nie było tu wentylacji. Podłoga betonowa, którą się teraz znajduje, to jest już ingerencja Instytutu Pamięci Narodowej podczas budowy tego miejsca, czyli Izby Pamięci. Natomiast wówczas, czyli kiedy był tu areszt, po prostu było klepisko, ubita ziemia tu się znajdowała i na tej ubitej ziemi ci ludzie musieli spać czy też przebywać. Dodatkowo oczywiście było tu wielkie stłoczenie. W takiej celi, załóżmy, 15 osób się znajdowało. Wyprowadzano ich tylko raz do piwnicy, którą zamieniono na ustęp. Także możemy sobie dopowiedzieć, że te sprawy fizjologiczne musieli oni gdzieś tutaj w kącie, w celi załatwić. Tak jak ta inskrypcja na przykład wskazuje, tu mamy imię Aniela, czyli prosty wniosek. Mężczyźni byli przetrzymywani razem z kobietami w takich celach. Jeszcze chciałbym powrócić do inskrypcji Jordan Lubart, gdyż jest to praktycznie ostatni ślad życia tego człowieka. To jest jego pseudonim w rzeczywistości major Józef Cieszko, związany z wywiadem Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej. 13 lutego wykonał tę inskrypcję. Dwa dni później został skazany na karę śmierci i 25 lutego 1945 roku został zamordowany tutaj niedaleko w więzieniu przy ulicy 11 listopada. Wówczas tak się o nim mówiono. Toledo, słynne Warszawa numer 3. Teraz oczywiście znajduje się tam osiedle. Więzienie zostało, wszystkie budynki zostały rozebrane w latach 70. No i po prostu powstało tam osiedle takie typowe gierkowskie z wielkiej płyty. Ja jako ciekawostkę dopowiem, że chyba w Warszawie trwają tam najnowsze badania prowadzone przez profesora Szwagrzyka z Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Właśnie od bodajże w 2020 roku w sierpniu zaczęli tam kopać i do dzisiejszego dnia znaleźli 30 szczątków właśnie z tego okresu i być może jest wśród tych szczątków właśnie major Józef Cieszko. To jest prawdopodobne. Zobaczcie, jakie Judasz. Tutaj w środku mamy monitor, jeżeli osoby, na które zdarzają się takie osoby, nie są w stanie przejść całego aresztu, po prostu sobie tutaj stają i oglądają inskrypcję. Jesteśmy dopiero w pierwszej części jakby, a ta piwnica jest o tyle ciekawa, że zachował się tutaj napis usta. Czyli po góralsku sraż. Tak jest. Czyli te cele, o warunkach już wspomniałem dwa słowa, ale te cele znajdujące się tutaj w ustęp, to po prostu było jakieś wiadro przykryte dyktą. Miały dodatkowy dyskomfort, gdyż no, zapach cały tutaj się unosił. Więźniowie, którzy znajdowali się na przykład w tej celi, a ona jest najmniejsza, jaka tutaj się znajduje, no to mieli jeszcze dodatkowo gorsze. No ale no, ta cela jest o tyle ciekawa, gdyż w jednej z relacji Zygmunta Domańskiego słuchamy, możemy tam usłyszeć, przeczytać, że właśnie oni byli w celi w kształcie grobu. No, pytanie, czy to na czasem ta cela. Jest to ciekawe. Ale troszkę niedomówień zostawimy, bo widzów zachęcimy, by przyjechali do Was, bo jest to ważne miejsce. Zapraszamy. Myślę, żeby zrozumieć to tak zwane wyzwolenie, można sobie dopowiedzieć, gdyby Polska naprawdę została wyzwolona, to ci wszyscy żołnierze Armii Krajowej po prostu by sobie powracali do domu, zostaliby bohaterami. No a praktycznie jeszcze wojna trwała, powstanie warszawskie się nie skończyło, już tutaj trafiali pierwsi jakowcy, właśnie z obwodu tutaj 6 tego praskiego. Proszę sobie wyobrazić. No i to jakby miało swoje dalsze konsekwencje, że tutaj ci patrioci musieli walczyć po prostu jako paszka, jako ogień, jak góry, no bo nie dane im było wrócić do normalnego życia, bo dane im było wrócić, to znaczy wrócić, no takie miejsce po prostu
było im przeznaczone. Nie może być zdziwienia, że oni jednak walkę tutaj. Tutaj 30 osób, 40, to też było stłoczenie. No ale ta jest wbrew pozorom, naprawdę jest zdecydowanie większa od tamtych. Tutaj mamy na przykład inskrypcję, bo tutaj w styczniu 1946 roku była taka duża akcja związana z aresztowaniem tutaj okręgu winowskiego, okręgu warszawskiego winu. I tu jest na przykład inskrypcja Krzysztofa Rolnika. Ona jest taka, R nie jest widoczne, ale tutaj możemy ustalić, że to był on. Zresztą w innych napisach, gdzie widnieje styczeń 46, bardzo często właśnie występują tego typu napisy, i bo to była siatka około 30 osób aresztowana w tym czasie. Właśnie wspomniana pani Krystyna Miszczak też, ona należała do tej siatki i tutaj ich wszystkich przywieźli. To komendantem był, o ile dobrze pamiętam, Władysław Bałaj, pseudonim egzekutor. Również też aresztowany. Zobaczcie tam. W roku nie widać niestety. Wojtku, jakbyś zaświecił latarką na drzwi, żeby uzmysłowić widzom. Tam są drzwi, ja stoję w rogu celi, więc wiedza nas spora. Możecie sami przyjechać i zobaczyć. Więc ten mały problem z oświetleniem to nie jest problem. Jest to zachęcenie dla was, byście tu trafili. Ale ciekawe jest to, że oni mieli również ołówki. To tak, no jakby takich rzeczy jak szczoteczki do zębów, gdzieś tam ołówki mieli w kieszeni, to im aż tak ich nie rewidowali, też zostawiali. No Zygmunt Kęska na przykład, pseudonim Świt, żołnierz Orlika, on został zidentyfikowany dzięki swojej szczoteczce do zębów. No tak, tak. Mieć, bo tam sobie były różne cenne informacje. Tu właśnie znajduje się karcer Mokry. Podłoga była jeszcze 40-50 cm niżej, stała w niej woda i osobę, którą uprzednio oblano wodą, właśnie tutaj przetrzymywano. Okienko oczywiście, szyby nie było i szczególnie w takich miesiącach zimowych, jakie mamy teraz, przetrwanie tutaj było szczególnie dotkliwe. Z relacji wiemy, że było zimno, wiatr też wiał, także prawdziwa tragedia. Mam relację pani Gabrieli Klimczak, świadczącą o tym, że kobiety wcale nie były jakoś traktowane ulgowo, również przebywały w karcerach. I tutaj na tej ścianie inskrypcje takie o charakterze patriotycznym, można powiedzieć. Tutaj bym się zwrócił uwagę, ja tak podświetlę też, żeby to może troszkę było widać. Napis cierpimy za Polskę. Tak, i tutaj jest u góry również tak. Służbie Bogu i Ojczyźnie. Tak jest. Jeżeli zamkniemy sobie drzwi z tej strony, to jeszcze mamy tutaj ładną taką sekwencję łacińską. Dulce decorum est pro patria mori. Czyli słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. No i orzełek tutaj też się prezentuje. Tak. Tyle ciekawa, że tego Mietka Geburtschreibera sprawdziliśmy o tyle, o ile mogliśmy, i to był żołnierz Ludowego Wojska Polskiego, co ciekawego tutaj też przesiadywał tutaj. Widocznie musiał coś przeskrobać, jakieś pieniądze zdefraudować, no ciężko powiedzieć, ale Mietek, zresztą nazwisko też wiadomo. No dlatego jakby on tutaj się jest napis, kochani koledzy, trochę się żali właśnie na tych swoich kolegów, albo równie dobrze być to funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tego niestety nie udało się ustalić. Albo dobrze zakonspirowany, albo mało znacząca postać. Raczej mało znacząca postać. Tak, i na naszych projektorach na jednej ścianie pokazujemy tutaj osobom, które do nas przychodzą, właśnie miejsca tajnych pochówków z terenu Warszawy, czyli przede wszystkim cmentarz Powłoskowski, Brudnowski, cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej. No, można dodać oczywiście teraz te tereny po byłym więzieniu Toledo, no tam wydaje
teren jest przeogromny, także naprawdę tam jest bardzo dużo pracy do wykonania i z racji, że tam wykonywane były wyroby śmierci, także może tam jeszcze bardzo dużo szczątków zostać odnalezionych. A z drugiej strony pokazujemy osoby, no, oczywiście nie nawet w mniejszości związane ze strzelecką masią, ale osoby, które zostały skazane na wyrok śmierci w Warszawie, no i ten wyrok został wykonany. Czy też w Toledo, ale w większości oczywiście na Radzieckiej 37, no mamy tutaj Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, czyli prezesa 4. Zarządu Zrzeszenia WIN, Witolda Pileckiego, którego nie trzeba przedstawiać, tak samo Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę, czy też jego dowódcę z okręgu wileńskiego Armii Krajowej Aleksandra Krzyżanowskiego Wilka. On wprawdzie, no tak dodam, ale raczej osoby interesujące się tą historią wiedzą, że na nim wyrok śmierci nie został wykonany, ale był tak zakatowany, że w tamtym szpitalu zmarł. No i oczywiście najsłynniejszy cichociemny w Polsce kierunek Dekutowski Zapora. Jeżeli chodzi o Strzelecką, to tutaj było śledztwo prowadzone, później wyrok wykonano w Toledo. Zygmunt Kęska, pseudonim Świt, Konstanty Kociszewska, pseudonim Górka i Edward Nowicki, pseudonim Tyczka. To jeszcze wczesna działalność, 45 rok, no Kociszewski już w 46, ale też związany z okręgiem tutaj warszawskim, Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. W tamtej piwnicy z kolei znajdowała się kuchnia wewnętrzna, gdzie więźno przygotowywano kawę czy też zupę z obierzeń. Powiedzmy, że to była kawa. Powiedzmy, że to była kawa. Całe metr szerokości i jakieś 4 długości. Do młodzieży. Kochano młodzieży. Nie było zmywarek. Nie było niestety kuchni mikrofalowych, a co najgorsze, nie mogli jechać do McDonaldu i nie mogli sobie zamówić pizzy. Ubery też nie działały. Nie działały. Więc zupełnie inna rzeczywistość. Co ważne, bo ja na początku wchodząc tutaj mówiłem wam o tym, że jest 1 marca jako święto żołnierzy wyklętych. 1 marca to jest dzień zamordowania właśnie całego 4 zarządu WIN. Między innymi Łukasza Cieplińskiego. Polecam wam listy komendanta do żony, które pisał. Mogę wam polecić czytane te listy przez Marcina Kwaśnego, mojego serdecznego znajomego, którego pozdrawiam. Nie da się przy nich nie płakać, więc z całego serca polecam wam Strzelecką. Wojtku, serdecznie dziękujemy za oprowadzenie. To jeszcze nie koniec. Nie koniec? O, to jest no to jedziemy. Połowa. Połowa. Słuchajcie. Tak, to jest dopiero połowa, także jeszcze mamy najsłynniejszą inskrypcję do pokazania.